Kryminatorium. Późnym popołudniem 24 marca 1953 roku jeden z najwybitniejszych patologów w Wielkiej Brytanii, profesor Francis Camps, otrzymał telefon z komendy policji w zachodnim Londynie. Przed kilkoma minutami na komisariat zadzwonił mężczyzna, który poza adresem zdarzenia wypowiedział do słuchawki zaledwie 5 słów. Ciała kobiet znalezione we wnęce. Zaintrygowany patolog zebrał wszystkie potrzebne mu rzeczy i udał się pod wskazany adres. Rillington Place numer 10. Na miejscu, przed niedbale wyglądającym domem, na patologa czekali już detektywi z Wydziału Zabójstw. Witam słuchaczy. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to nowy odcinek mojego cotygodniowego programu o tematyce kryminalnej. Kryminatorium. Przypominam, że nowe odcinki podcastu znajdziesz w każdy poniedziałkowy poranek na Spotify i wszystkich innych aplikacjach podcastowych. Otwieramy akta tajemnic. Ten dom, do którego został ściągnięty patolog, podzielony był na 3 piętra. Na parterze i pierwszym piętrze była łazienka, kuchnia oraz salon. Natomiast w mieszkaniu na ostatnim piętrze nie było kuchni. Na policję zadzwonił mieszkaniec tego ostatniego piętra, czyli tam, gdzie nie było kuchni. Ponieważ nie posiadał własnego miejsca do gotowania, korzystał z kuchni na parterze domu. Mieszkanie zostało niedawno opuszczone, a właściciel domu nie zdążył jeszcze znaleźć nowych lokatorów. Tego popołudnia świadek poczuł nieprzyjemny zapach dochodzący z kuchni. Postanowił w niej posprzątać. Wpadł na pomysł, aby w pomieszczeniu zainstalować radio. W tym celu zaczął ostukiwać ściany. Chciał znaleźć dogodne miejsce na półkę. Wtedy odkrył, że jedna ze ścian wydaje dość głuchy dźwięk. To go zaintrygowało. Zerwał kawałek tapety, a za nią dostrzegł drewniane drzwiczki. Mimo, że były zamknięte, to niedaleko znajdowała się niewielka dziura, przez którą przy pomocy latarki lokator zajrzał do środka. Chwilę później cofnął się przerażony. Znalazł tam zwłoki. Zorientował się, że to, co udało mu się zobaczyć, to nagie plecy kobiety. Mundurowi, którzy chwilę później zjawili się na miejscu, z łatwością zdarli ze ściany resztki tapety i otworzyli zablokowane drzwiczki. Ofiara była w połowie naga, a jej ciało zostało przywiązane za pomocą kawałka materiału do przeciwległej ściany, tak aby nie napierało na drewniane drzwi. Rozpoczęto oględziny zwłok, które były już częściowo zmumifikowane. Ciało należało do młodej, 20-paroletniej kobiety. Jej ręce były związane z przodu, a na szyi widoczny był wyraźny ślad po duszeniu. W tym samym czasie mundurowi, którzy zajmowali się oględzinami komórki, zauważyli, że w środku są kolejne zwłoki. Były w pozycji stojącej, głową w dół, owinięte kocem. Ale to nie wszystko. Chwilę później znaleziono kolejne, trzecie ciało. Wszystkie ciała należały do młodych kobiet. Podczas oględzin udało nam się zabezpieczyć nasienie. Każda z kobiet została zgwałcona na krótko przed lub zaraz po morderstwie. Wszystko wskazuje to na motyw seksualny. Gdy ciała zostały przewiezione do lokalnego zakładu medycyny sądowej, policjanci skupili się na przeszukaniu reszty mieszkania. W dużym pokoju zauważyli parę luźnych desek podłogowych, a po uniesieniu ich dojrzeli poruszoną ziemię. Po chwili kopania trafili na zwłoki kobiety w średnim wieku, a więc kolejne ciało. Ponieważ za oknem panował już mrok, śledczy zdecydowali się na przerwanie poszukiwań. Byli jednak zdeterminowani, by wrócić tutaj następnego dnia i przeszukać nie tylko cały dom, ale także należący do niego ogródek. Rankiem wznowiono działanie i już po chwili następne odkrycie. Tym razem była to ludzka kość udowa, która znajdowała się na widoku i podpierała drewniany płot ogrodowy.
Następnie policjantom udało się odnaleźć czaszkę, fragmenty kości oraz zębów. Mimo że przeszukanie ogródka ujawniło tylko jedną czaszkę, śledczy byli pewni, że mają do czynienia z dwoma ofiarami. W sumie odkryto tam ciała lub szczątki 6 kobiet. Głównym podejrzanym był lokator tego mieszkania, które znajdowało się na parterze domu. Tym bardziej, że ten mężczyzna jakiś czas wcześniej nagle opuścił to miejsce. Wyprowadził się. Morderca musiał zdawać sobie sprawę, że prędzej czy później jego zbrodnie ujrzą światło dzienne. Po rozmowie z właścicielem domu śledczy ustalili, że do niedawna mieszkanie na parterze wynajmował 54-letni John Reginald Christie wraz ze swoją żoną Ethel. Para zniknęła 3 dni przed odkryciem ciał. To teraz kilka zdań o tym mężczyźnie. John Christie urodził się w 1899 roku jako 5. dziecko w rodzinie. Jego ojciec był surowy i wymagający. Rzadko przejawiał emocje w stosunku do swoich dzieci. Jedynym momentem właściwie, kiedy zwracał na nie uwagę, to były chwile, kiedy karał je cieleśnie, często bez wyraźnego powodu. Matka natomiast była kobietą nadopiekuńczą, a syn John był jej zdecydowanym ulubieńcem. 4 siostry dominowały nad Johnem, a on w sąsiedztwie został określony i rozpoznany jako dziwny i cichy chłopiec, który zawsze pozostaje na uboczu. W poszukiwaniu uwagi nauczył się wyolbrzymiać swoje symptomy słabego zdrowia. Gdy miał 8 lat, zmarł jego dziadek, a jego ciało zostało tradycyjnie wystawione do obejrzenia przez członków rodziny. Chłopiec bał się dziadka od zawsze, ale gdy zobaczył nieruchome ciało na specjalnie przygotowanym stole, poczuł przyjemność. Wcześniej wizytom u dziadka towarzyszyło napięcie, które teraz zniknęło. Doświadczenie, którego zaznał w momencie śmierci starszego mężczyzny, zafascynowało go. Od tego momentu chłopiec zaczął częściej przebywać i bawić się na cmentarzu. Jego ulubionym miejscem była krypta, w której znajdowały się trumny dzieci, do której lubił zaglądać przez szpary i pęknięcia w murze. W wieku 11 lat John wygrał stypendium, które pozwoliło mu na kontynuowanie nauki. Był bardzo mądry. Jego IQ wynosiło 128. We wrześniu 1916 roku mężczyzna zaciągnął się do armii, gdzie następnego roku we Francji został ranny podczas ataku gazem musztardowym. Christie spędził w szpitalu miesiąc, jednak do końca swojego życia utrzymywał, że po tych obrażeniach przez 3 lata po ataku był praktycznie ślepy i niemy. Aż do śmierci komunikował się tylko za pomocą szeptu. Jednak podejrzewa się, że wyolbrzymiał swój zły stan zdrowia. Prawdopodobnie to wszystko było powtórzeniem zachowań z dzieciństwa, kiedy robił właściwie to samo, aby zwrócić na siebie uwagę i zdobyć trochę sympatii. Prawdziwym problemem w życiu Johna była jednak impotencja. Jego pierwsze zbliżenie z dziewczyną z sąsiedztwa w wieku kilkunastu lat skończyło się niepowodzeniem. Po wszystkim nastolatka opowiedziała historię znajomym, a to doprowadziło do głębokiego zakorzenionego lęku przed porażką w trakcie stosunku. Gdy miał 22 lata, John ożenił się z Ethel, a małżeństwo zostało skonsumowane dopiero 2 lata później. Para nigdy nie doczekała się dzieci, a 4 lata po ślubie na jakiś czas się rozstali. Po rozstaniu z żoną mężczyzna popadł w kłopoty z prawem. Głównie mowa tutaj o drobnych przestępstwach, takich jak kradzieże na niewielką kwotę czy wyłudzenie małej sumy pieniędzy. Jednak został on też skazany na 6 miesięcy ciężkich robót za pobicie prostytutki, z którą w tym czasie mieszkał. Christie pomimo swojej impotencji odczuwał silny popęd seksualny. Z tego powodu przez większość swojego życia korzystał z usług prostytutek, nawet po ślubie. W końcu, po 9 latach separacji, para ponownie zamieszkała razem. Na ich nowy, wspólny dom wybrali Rillington Place numer 10. Mimo wcześniejszych problemów z prawem, John znalazł pracę jako rezerwowy policjant.
Z powodu wybuchu wojny można było zostać policjantem w prostszy sposób niż dotychczas. Christie, który od dziecka był hipochondrykiem i od najmłodszych lat traktowany był jako chłopiec dziwny i słaby, w końcu osiągnął to, czego chciał. Jako policjant miał autorytet i władzę. Szybko też zaczął nadużywać swojej pozycji, często wystawiając wezwania do sądu i mandaty za najdrobniejsze przewinienia. 4 lata po rozpoczęciu pracy w policji, John dokonał swojego pierwszego morderstwa. Przyznał, że podczas stosunku z prostytutką udusił ją w celu osiągnięcia satysfakcji seksualnej. Twierdził jednak, że nie chciał jej zabić, a jej śmierć była zupełnie przypadkowa. Kolejny już raz nie mogłem stanąć na wysokości zadania. Zrozumiałem wtedy, że nie chcę odbyć stosunku z kobietą, która jest w pełni świadoma. Zdecydowałem, że jedyny sposób, bym osiągnął satysfakcję, to pozbawienie jej przytomności. W tym momencie nie planowałem jednak jej zabijać. Po wszystkim, Christie odczuł jednak nie tylko satysfakcję seksualną, ale także ogarnęło go poczucie spełnienia i ulgi po latach stłumionej frustracji. John zakopał ciało w ogródku przy domu, w którym mieszkał. Swoją drugą ofiarę ten mężczyzna poznał w fabryce radia, gdzie zaczął pracę po rezygnacji ze służby w policji. Ponieważ kobieta nie była prostytutką, John zdawał sobie sprawę, że namówienie jej na wizytę w jego domu nie będzie łatwe. W dodatku ona znała jego żonę. Zaczął więc planować, zastanawiał się, w jaki sposób może ją zwabić do mieszkania bez wzbudzania niepotrzebnych podejrzeń. W końcu wpadł na pewien pomysł. Przekonał kobietę, że ma doskonały lek na zapalenie oskrzeli i wszelkie problemy z drogami oddechowymi, którym może się z nią podzielić w jego domu, jeżeli tylko będzie chciała. Ponieważ sam był dość słabego zdrowia oraz wyglądał bardzo niepozornie, jego ofiara, niczego nie podejrzewając, zgodziła się. Mężczyzna skonstruował specjalną maszynę do inhalacji. W miejsce oprócz gorącej wody znajdował się także prawdziwy lek na problemy ze zatokami i oddychaniem. Służył on jednak tylko maskowaniu zapachu gazu, który ulatniał się przy pomocy sprytnie zamontowanej rurki. Kobiety pochylały się nad miską z głową przykrytą ręcznikiem, nie wiedząc, że wdychają śmiertelne dawki dwutlenku węgla. Kiedy kobieta straciła przytomność, Christie przeniósł ją do sypialni, gdzie następnie zgwałcił i udusił. Jej ciało zakopał w ogródku, obok ciała jego pierwszej ofiary. W roku 1949 do mieszkania nad Johnem i Ethel wprowadziła się młoda para, Timothy Evans i jego żona, Beryl. Około 6 miesięcy później na świat przyszło ich pierwsze dziecko. Kilka miesięcy później młody ojciec wyznał Johnowi, że jego żona ponownie jest w ciąży. Jednak z powodu trudnej sytuacji finansowej oraz tego, że para nie planowała drugiego dziecka, mężczyzna próbował przekonać Beryl do aborcji. Christie, słysząc to, zaczął przekonywać swojego sąsiada, że może w tym pomóc, że ma doświadczenie w usuwaniu ciąży, że robił to już wcześniej. Timothy przystał na propozycję sąsiada i zgodził się przyprowadzić do niego swoją żonę przed wyjściem do pracy. Właściwie niewiele wiadomo o tym, co wydarzyło się później. Podejrzewa się jednak, że gdy John zobaczył swoją sąsiadkę częściowo rozebraną, stracił nad sobą kontrolę, pobił ją do nieprzytomności, a następnie zgwałcił. Po wszystkim zabił nie tylko ją, ale także jej malutką córkę. Czy Christie planował zabójstwo Beryl od początku? A może chciał w jakiś sposób zaspokoić swoje fantazje bez zabijania? W końcu kobieta mieszkała w tym samym domu co John i jego żona. W każdym razie, teraz nawet nie starał się ukryć zwłok swoich ofiar. Po morderstwie przeniósł ciała do małej pralni znajdującej się na zewnątrz domu. Gdy wrócił Timothy, Christie przekonał go, że jego żona zmarła wskutek sepsy spowodowanej przyjmowaniem różnych leków aborcyjnych. Kobieta miała zażywać je już wcześniej, zanim zgłosiła się o pomoc do Johna. Timothy uwierzył w przedstawiony scenariusz.
a także w to, że sąsiad znalazł odpowiednią parę, która zajmie się ich małym dzieckiem. Oczywiście w pierwszej kolejności na celownik śledczych trafił mąż nieżyjącej kobiety. W trakcie przesłuchań mówił, że nie zabił swojej żony, że za wszystkim stoi Christy, ale policjanci nie chcieli w to wierzyć. Ostatecznie Timothy przyznał się do nieumyślnego zabójstwa. Potem jeszcze wielokrotnie zmieniał tę wersję zdarzeń. Przeszukanie, którego dokonali policjanci, pozwoliło na odkrycie zwłok młodej kobiety oraz jej dziecka w pralni na podwórku domu. W momencie odkrycia zwłok kobieta w dalszym ciągu miała na szyi zaciśnięty krawat, który najprawdopodobniej posłużył do uduszenia jej. Ostatecznie jednak Timothy i tak został oskarżony o zabicie swojej żony i córki. W trakcie procesu jednym ze świadków był John Christy. Prezentował się nienagannie i zrobił bardzo dobre wrażenie na ławie przysięgłych. Był zupełnym przeciwieństwem oskarżonego męża, który cały czas sprawiał wrażenie nerwowego i nieobecnego. John upewnił się, że wszyscy zebrani na sali usłyszeli o jego służbie wojskowej i jego wypadku na froncie. To jeszcze bardziej dodawało mu respektu. Często zeznawał tak cicho, że ledwo można było go zrozumieć. Na wszelkie pytania odpowiadał jednak dogłębnie i ze szczegółami. Wydawał się poważny i pomocny. Ostatecznie Timothy Evans został skazany za zabójstwo swojej żony i córki, a w marcu 1950 roku został powieszony. Przez kolejne 3 lata John tłumił w sobie żądzę mordu. W końcu jednak jego frustracja osiągnęła maksimum, a w spełnieniu nowych fantazji przeszkadzała mu żona. Dlatego w grudniu 1952 roku udusił ją, a ciało ukrył pod podłogą w salonie. Aby wyjaśnić jej nagłe zniknięcie, Christy miał przygotowanych kilka różnych historii. Rodzinie wyjaśnił, że Ethel cierpi na reumatyzm, który uniemożliwia jej odpisywanie na listy. Sąsiadom zaś mówił, że jego żona wyjechała z wizytą do krewnych. W tym samym czasie John zrezygnował z pracy, a także sprzedał obrączkę ślubną żony i część mebli z ich wspólnego mieszkania. Ponadto, podrabiając podpis swojej żony, opróżnił całkowicie jej konto bankowe. Wkrótce sąsiedzi zaczęli narzekać na silny, nieprzyjemny zapach dochodzący z ich mieszkania. Po śmierci żony John Christy popadł w istny szał zabijania. Pomiędzy styczniem a marcem 1953 roku zabił 3 młode kobiety, a ich ciała ukrył w swoim domu. Pierwszą jego ofiarą była ciężarna prostytutka, którą zwabił do siebie, obiecując wykonanie nielegalnej aborcji. Kobieta następnie została otruta dwutlenkiem węgla, a gdy była nieprzytomna, Christy zgwałcił ją i udusił. Zaledwie kilka dni później zwabił do swojego domu kolejną ofiarę. 26-letnia prostytutka znała Johna, ponieważ korzystał on z jej usług już wcześniej. W związku z tym nie miała żadnych obaw, aby przyjść do niego do domu. Tak jak poprzednie kobiety, ona także została otumaniona przy pomocy gazu, a następnie zgwałcona i uduszona. Ostatnią ofiarą była kobieta, która korzystając z gościnności Johna, spędziła noc w jego mieszkaniu razem ze swoim chłopakiem. Następnego dnia zwabił on jednak dziewczynę z powrotem do siebie, otruł gazem, a następnie zgwałcił i udusił. Gdy zmartwiony chłopak wrócił do tego mieszkania i szukał swojej dziewczyny, Christy powiedział, że nie widział jej po tym, gdy para opuściła jego mieszkanie. Ciała wszystkich 3 kobiet umieścił w małej wnęce w kuchni. Po wszystkim ukrył je, zakrywając wejście tapetą. John niewiele jednak mógł zrobić z zapachem rozkładających się zwłok, który zaczął wydobywać się z mieszkania. Na to nie potrafił znaleźć sposobu. Nie mogąc znieść presji oraz myśli o tym, że jego zbrodnie w końcu wyjdą na jaw, a także nie mogąc dłużej zwodzić rodziny, która nalegała na rozmowę z jego nieżyjącą już żoną, John wynajął mieszkanie niczemu nie podejrzewającej parze i przyjął od nich 3-krotność czynszu z góry.
Właściciel domu jednak szybko zorientował się w działaniach Johna i wyrzucił nowych lokatorów z mieszkania. W czasie, gdy ten szukał nowych najemców, zezwolił na korzystanie kuchni na parterze lokatorowi z drugiego piętra domu. O tym, co wydarzyło się później, już wiecie. W czasie, gdy policjanci dokonywali tych makabrycznych odkryć w domu przy Rillington Place numer 10, John Christie wynajął pokój w hotelu, gdzie zapłacił za 7-dniowy pobyt. Większość czasu spędzał jednak w różnych kafejkach oraz spacerując bez celu po Londynie. Dr. Camps, czyli medyk sądowy, patolog, w tym czasie dokonał dokładnych oględzin zwłok znalezionych w domu i w ogródku. Wszystkie trzy ofiary znalezione we wnęce jasno wskazują ślady zatrucia dwutlenkiem węgla. W dodatku wszystkie zostały uduszone i zgwałcone. Nie jestem jednak w stanie wskazać, czy nastąpiło to przed śmiercią lub tuż po. Ofiara znaleziona pod podłogą, mimo że także została uduszona, nie wskazuje żadnych śladów otrucia czy morderstwa na tle seksualnym. Ciała znalezione w ogródku natomiast były całkowicie zeszkieletowane. Według mojej opinii mogły zostać tam pochowane około 3 do 10 lat temu. W końcu, po tygodniach poszukiwań, jeden z policjantów rozpoznał Johna na ulicy. Zabójca był wyraźnie zmęczony i zdezorientowany, ale bez oporów przyznał się do morderstw. Policjant miał przed sobą wysokiego, szczupłego i łysiejącego mężczyznę po 50, który nie sprawiał wrażenia wielokrotnego mordercy. Sprawa ta szybko zaczęła fascynować mieszkańców Londynu. Jak to możliwe, że ten cichy i dobrze ułożony mężczyzna mógł być potworem w ludzkiej skórze? W przypadku tej sprawy często wspomina się o nekrofilii. Spekulowano, że Christie mógł odbywać kontakty seksualne ze swoimi ofiarami już po ich śmierci. Nie udało się nigdy ustalić, czy którakolwiek z kobiet została zgwałcona po śmierci i czy John odczuwał jakiekolwiek pobudzenie seksualne, gdy przebywał w domu w pobliżu zwłok. On nigdy na ten temat nie wspominał. Nie ma jednak wątpliwości, że nekrofilem był nie kto inny jak Edmund Kolanowski, czyli zabójca z Poznania nazywany zimnym chirurgiem. Tej sprawie przyglądamy się wspólnie z Michałem Larkiem w naszym dokumentalnym audioserialu. 15 września kończy się oferta promocyjna na zakup audioserialu Sprawa Edmunda Kolanowskiego. To jest wielogodzinna opowieść z udziałem świadków, ekspertów, ale co najważniejsze, śledczych, którzy pracowali przy tej sprawie, przesłuchiwali trzykrotnego zabójcę i nekrofila i doprowadzili do jego skazania. Milicjanci mieli z nim naprawdę ogromny problem, bo Edmund przez wiele miesięcy nie przyznawał się do zabójstwa. A to jest bardzo rzadkie w przypadku seryjnych morderców. Weźmy na przykład Johna Christiego. On bardzo szybko przyznał się do swoich zbrodni. Co prawda potem zaczął zmieniać swoje wyjaśnienia, zaczął kombinować i uciekać od tych przestępstw, ale mimo wszystko na początku się przyznał. I zazwyczaj tak to wygląda. Po kilku, kilkunastu dniach zabójcy przyznają się do swoich zbrodni, ale Edmund Kolanowski był nieugięty przez wiele miesięcy. Jaką strategię wykorzystali milicjanci do tego, aby w końcu go rozkuć, jak to się mówi w żargonie milicyjnym, aby w końcu skłonić go do przyznania się do winy? Temu wątkowi poświęciliśmy wiele uwagi w audioserialu, jak oczywiście innym, bardzo ciekawym zagadnieniom związanym ze śledztwem w sprawie nekrofila, jak i z postacią Edmunda Kolanowskiego. Zachęcam do odwiedzenia strony eda.kryminatorium.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów. Link do strony sprzedażowej znajdziecie także w opisie tego materiału. Zapraszam. Wracamy do Johna. Policyjne śledztwo pozwoliło ustalić, że on w ciągu 10 lat zabił 6 kobiet i prawdopodobnie był winny śmierci swojej sąsiadki, Beryl i jej córki. A to oznaczałoby, że Timothy Evans został powieszony za zbrodnię, której nigdy nie popełnił. W ciągu przesłuchania oskarżony przyznał się do 4 zarzucanych mu morderstw, jednak miał wytłumaczenie w przypadku każdego z nich. Posłuchajcie jego wyjaśnień. Jeżeli chodzi o śmierć mojej żony,
Obudziłem się w nocy na dźwięk jej charczenia. Była cała niebieska i miała łzy w oczach. Zrozumiałem, że się krztusi. Próbowałem jej pomóc, ale nie potrafiłem. Nie mogłem patrzeć na jej cierpienie, więc udusiłem ją. Później obok łóżka znalazłem puste opakowanie po lekach nasennych. W tym momencie zrozumiałem, że ona próbowała popełnić samobójstwo. Jeśli zaś chodzi o te prostytutki znalezione w kuchni, jestem poważnym mężczyzną, a one próbowały to wykorzystać. Były agresywne i nachalne, więc musiałem się jakoś bronić. W późniejszym czasie przyznał także, że był winny morderstwa dwóch kobiet znalezionych w ogródku oraz jego sąsiadki Beryl. Do końca jednak zaprzeczał zabójstwa córki pary. Prawdopodobnie chciał uniknąć piętna mordercy dzieci w więzieniu. Zdawał sobie sprawę, że z takim zarzutem mógł mieć za kratkami bardzo ciężkie życie. Często zmieniał wersję zdarzeń, przedstawiał różne okoliczności. W pewnym momencie wycofał swoje przyznanie się do zabójstwa kobiet z ogródka i swojej sąsiadki. Tłumaczył, że do wszystkiego namówił go obrońca, który przekonywał, że to zwiększy szanse na uznanie go za niepoczytalnego. I tu ponownie na chwilę wrócę do Edmunda Kolanowskiego, bo w jego przypadku wyglądało to niemal identycznie. On po długich miesiącach w końcu się przyznał, ale na sali sądowej jednak te przyznanie do winy odwołał. On z kolei tłumaczył, że milicjanci w trakcie śledztwa bili go po piętach i wymusili od niego przyznanie się do winy. Jak widzicie, niektóre elementy ze spraw seryjnych zabójców zarówno z Polski, jak i z zagranicy często są bardzo podobne. Nasz oskarżony John Christie był wielokrotnie badany przez biegłych psychiatrów. I nawet specjaliści nie mogli ukryć swojej niechęci do tego mężczyzny. Określali go jako mdłego i biadolącego. Christie, gdy opowiadał o zbrodniach, to często posługiwał się trybem trzecioosobowym po to, aby zdystansować się do opisywanych wydarzeń. Proces Johna Christiego rozpoczął się w czerwcu 1953 roku. Ostatecznie oskarżono go tylko o zabójstwo swojej żony. Mimo to podczas procesu przedstawiano wszystkie inne dowody zebrane w sprawie, a także omawiano zabójstwa pozostałych ofiar znalezionych w domu. Mężczyzna został uznany winnym i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano niecały miesiąc później przez powieszenie. Katem wykonującym karę był ten sam mężczyzna, który powiesił Timothy'ego Evansa. Później sprawę Evansa rozpatrywano jeszcze wiele razy. Wznowiono śledztwo w tej sprawie i sąd uznał, że Evans rzeczywiście był winny śmierci swojej żony i córki, pomimo tego, że było wiele sygnałów świadczących o tym, że jednak za wszystkim mógł stać Christie. Jednak w roku 1965 sąd uznał, że Timothy udusił swoją żonę, jednak nie miał nic wspólnego ze śmiercią córki. Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, jak było naprawdę i ta sprawa na zawsze pozostanie już owiana lekką tajemnicą. Wielu współczesnych badaczy nie ma właściwie wątpliwości co do tego, że John Christie był winny tych wszystkich morderstw, o które się go podejrzewa, pomimo tego, że kilkadziesiąt lat temu sąd wydał jednak inny wyrok, skazując go tylko za jedno zabójstwo. Mówi się też o tym, że John mógł mieć na swoim koncie więcej śmiertelnych ofiar. Na dziś to już wszystko. Słyszymy się ponownie w nadchodzący poniedziałek i na koniec przypominam jeszcze, że zbliża się koniec okresu promocyjnego na audioserial o sprawie Edmunda Kolanowskiego. Wciąż możecie kupić ten audioserial taniej, ale uwaga, ta promocja się niedługo skończy. Odsyłam więc na stronę eda.kryminatorium.pl, aby dokonać zakupu. Przygotowałem dla Was także ciekawy zestaw z moim poprzednim audioserialem Rozpruwaczem z Bydgoszczy, więc jeżeli ktoś kiedyś przegapił promocję, to teraz jest okazja, aby ponownie z niej korzystać, zamawiając jednocześnie dwa seriale. Odcinek powstał na podstawie Encyklopedii Zbrodni, Zbrodnie i Kara, książki Susan Hall, Światowa Encyklopedia Seryjnych Morderców, tom 3, a także artykułów internetowych Postacie Zbrodni John Christie oraz Murderpedia John Reginald Christie.